World Boxing Association, Gilberto Mendoza, president. The World Boxing... Za dobra kombinacja. Jest obrotówka! Etim nokautowany! Bezwzględnie nokaut wieczoru. Kto wie, czy mimo iż mamy dopiero 15 dzień stycznia, czy nie jest to nokaut roku? Bismarck na razie spokojnie ustawia. O, ależ pięknie teraz koniec. Tempo na low kick. Bez liczenia. Niesamowita. Ci wszyscy, którzy postawili na Kangali, wygrali naprawdę ogromne pieniądze. Ci wszyscy, którzy byli pod wielkim wrażeniem tego, co potrafi w stójce zrobić Wietnamczyk, są w tej chwili usatysfakcjonowani. Nie będzie również mógł komentować mojej walki Jurkowski, który po prostu nie potrafi tego robić profesjonalnie, ponieważ ma wadę wymowy. Strasznie se pleni i straszne głupoty opowiada. Ja nie mogę z takim współprowadzącym prowadzić programu, nie znasz się, seplenisz. No, no nie znam się, mam wadę wymowy, nie powinieneś ale komentować. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że mój byt i byt mojej rodziny nie zależy od bycia producentem pana Marcina N. Nazwiska nie wymówię, żeby nie promować. No to możemy mieć walkę na pięści. Dobre kolano Erika Sify i chyba Karol Prater jest lekko oszołomiony. Koniec! Szybciej niż podczas poprzedniej gali. Potrzebował zaledwie 60 sekund, ale by podczas dwóch gali... Ogromne trudności ma Mendes z rzuceniem mistrza. Ach, fenomenalne! Koniec walki. Coś niebywałego. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kończą się tutaj walki. Myślę, że długo w UFC oglądać się będziemy. Kolejny zawodnik, myślę, że numer 2 bez podziału na kategorie wagowe. A już, że wepchnąłeś w porozumienie między Silva a Sampiera, bez względu na to, w jakiej kolejności ustawimy tych dwóch. A przecież zmierza... I think nothing's different. Nothing's different. Except for a guy when he messes up your interview. We've got to do it back to back. Co pan sądzi o MMA w Polsce? Nie, nic nie sądzę. Już? Już. Cześć, z tej strony Tomasz Drwalec. Zapraszam was wszystkich na galę. Jeszcze raz. Mamy tak. Jeszcze pajak mi to jakiś chłodzi po nędzy. Cześć, z tej strony... Pełen luz. Wytniesz.